15 relacji Unii Wariacji Polskiej. To jest uchwała w sprawie propozycji zmian ordynacji wyborczej, tu jest błąd pisarski, w wyborach do rad dzielnic. Ja powinnę, to znaczy inaczej, ja może powiem, tutaj wstępu parę zdań powiem. Oczywiście Państwo wszyscy byli poinformowani, że taka nowa ordynacja wyborcza, zresztą w treści ze swoją treścią dzisiaj na tablicy ogłoszeń. No i ja powiem tak, że we wtorek rozmawiałem ten wtorek z panem przewodniczącym z pytaniem, czy taką uchwałę podejmujemy, ponieważ no, pan prezydent taksatywnie do nas zwrócił się z prośbą o to, żebyśmy w formie uchwały wyrazili swoją opinię na temat tej nowej ordynacji. Nie ukrywam, że ta nowa ordynacja, ten cały projekt został mało przyjaźnie sformułowany. No, nie widzę tutaj pani radnej miejskiej. To znaczy w ten sposób, że dostaliśmy gotowy tekst i trzeba było po prostu zorganizować sobie tekst obowiązujący do tej pory. No i te teksty równolegle skrzytać, wychwycić różnice. Przyznam się szczerze, że w pierwszym odruchu, ponieważ zmieniło się nazewnictwo, ja nawet byłem skłonny przypuszczać, że zlikwidowano głosowania w okręgach zamkniętych. Tak nie jest, ale to po dyskusji z kolegą sędzią doszedłem do takiego wniosku. Te obwody zamknięte zostały zupełnie inaczej nazwane. Natomiast wydaje mi się, że no, nie możemy nie zabrać głosu w tej istotnej sprawie, bo to po budżecie jest sprawa dla kształtu przyszłej rady, jak sądzę, dla kształtu i demokracji, i budowy społeczeństwa partycypacyjnego i obywatelskiego. Istotna, w związku z powyższym ja dwie rzeczy, które wzbudziły moje zastrzeżenia. To jest to, że zniknęła zapis o 25 podpisach poparcia dla kandydata, czyli mówiąc inaczej, że ta osoba musi jakąś grupę minimalną reprezentować. I druga możliwość, póki co jeszcze ustawa mediów obowiązuje, wobec tego zniknął tam zapis mówiący o weryfikacji tego, kto faktycznie według jakiego kryterium mieszka na stałe. To są sytuacje takie, że ktoś faktycznie mieszka od już tam, ale zameldowany jest na przykład na Stradowie, no bo bo tak się poukłada. Więc ja to było takim luźnym tekstem, natomiast w paragrafie pierwszym opiniuje się negatywnie propozycję zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic zawartą w załączniku do uchwały numer i tak dalej Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2015 roku z uwagi na brak zapisu liczby osób popierających kandydata, brak możliwości weryfikacji miejsca zamieszkania czy rejestracji kandydatów. Uzasadnienie zgodnie z paragrafem i do przeprowadzenia konsultacji mieszkańcami gminy miejskiej Rady Ośrodkowej Ordynacji Wyborczej w wyborach do rad dzielnic 1-18 miasta Krakowa Rady Dzielnic w uchwały dotyczącej projektu ordynacji wyborczej. To było tyle, skoro ja wiem, że tutaj są też mam takie sygnały, propozycje poprawki. Dziękuję Pani Mariannie. Szanowni Państwo, kolejne konsultacje, które dotyczą spraw istotnych dla mieszkańców i rad dzielnic. Konsultacje w sprawie ordynacji wyborczej odbywały się do dzisiaj, 21 lutego i o godzinie 16.30 na sali Witla było spotkanie z mieszkańcami podsumowujące tejże konsultacje. W związku z tym, tak jak poprzednio mówiłam, chciałabym wiedzieć, będziemy też wszyscy, ile osób wzięło udział w tych konsultacjach dotyczących ordynacji wyborczej. Ordynacja wyborcza w zasadzie została poprawiona w dobie edytorów komputerowych, gdzie można na starej ordynacji zaznaczyć poprawki, co się zmienia, jak się zmienia i jest to możliwe do zmienienia. Przedstawienie ordynacji wyborczej, gdzie zmusza się i obywatela, przede wszystkim obywatela do tego i odsyła się go do uchwały poprzedniej i aktualnej
mówiącej o poprawkach do ordynacji, zmuszająca go do ślęczenia na tekstem jednym i drugim i porównywania, co i jak zrobić, zmierza do tego, że każdy obywatel w zasadzie będzie musiał napisać własną ordynację wyborczą, a projektodawca nie by się męczył do poprawki. Do tegoż projektu uchwały przygotowałam poprawkę w takim oto brzmieniu. W paragrafie pierwszym po słowach z uwagi wpisuje się między innymi na. Są tutaj enumeratywnie wyliczone dwa zapisy. Brak zapisu o liczbie osób popierających kandydata, brak możliwości weryfikacji miejsca zamieszkania. Dlatego między innymi, bo w tejże poprawionej ordynacji zapewne jest więcej punktów zapewniających zastępstw. Dodaje się paragraf drugi w brzmieniu, wnosi się o wprowadzenie do propozycji ordynacji wyborczej zapisów dotyczących pierwszy określenia liczby osób popierających kandydaturę na minimum 25 osób zamieszkałych w danym okręgu. Drugi punkt, weryfikacji miejsca zamieszkania kandydata w okręgu, z którego kandyduje. Trzeci punkt, skreślenie zapisów dotyczących głosowania przez pełnomocnika. Paragraf drugi otrzymuje oznaczenie paragraf 3 i tak dalej. Weryfikacja miejsca zamieszkania kandydata w okręgu. Ordynacja mówi o tym, że w zasadzie wystarczy, że mieszka w Krakowie, a no, obojętne może sobie mieszkać w Kucie Międzynarodowym, gdzie się dzieje w Śródmieściu, więc to bardzo, że tak powiem, jest adekwatnie do tego, co może robić. Czyli punkta co czyta, każdy z każdej strony może sobie zdecydować, i tam będzie decydował. Dlaczego wstawiłam do poprawki o skreślenie zapisów dotyczących głosowania przez pełnomocnika? Chcąc zagłosować na danego kandydata, trzeba wyjść z domu i postawić krzyżyk. A tu się może okazać, że pełnomocnik to z jednej kamienicy zbierze pełnomocnictwo od wszystkich, pójdzie zagłosować i będzie chciał ewentualnie krzyżyk. Jeśli powiem, można to odnieść równie dobrze, tak jak jest to załatwiane przy ordynacji wyborczej do Sejmu, do Senatu, czy też do Rady Miasta w Krakowie. To jest moja poprawka, każdy może zgłosić swoje. Proszę bardzo, głos zabierasz Znakiewicz, pan Bladek. Znaczy ja do siebie, nie mogę się zgodzić z tą jedną swoją poprawką, że osoba musi zamieszkiwać w danym okręgu, w którym obwodzie, który stać. No to mówię, bo napisałaś poprawkę, że w obwodzie ma zamieszkiwać. Okręgu. Okręgu, ale posłuchaj, jeśli ja jestem, mieszkam na Starogórze, to ja nie wiem, co się dzieje na regionie, ale będę stał w kontrolę. Przepraszam. Ale do tej pory. Może się nie zgadzać na wszystko. Przepraszam, mogę skończyć? Już pozwolę ci wyjaśnić. Marysiu, chciałem zwrócić uwagę, że w tej poprawce dałaś trzy rzeczy. Jakbyś nie dawał, to jest trochę subiekcji, no, napisz każdą osobę. Dlaczego każdą osobę? Dlatego, że na przykład jeden punkt mi się bardzo podoba, dwa punkty, ale jeden ci w ogóle. Proszę. I wtedy jak to większością podobające się, większością nie podobające się. Nożyczki i rozetnij na krzyżeniu. Nie, każdy by był osobny. No to musiałbym trzy poprawki pisać. No, ale jeżeli mamy to zrobić, jeśli nie. Ale to każdy może napisać. Ale nie, może być punkt 1, punkt 2, punkt 3 i w ten czas głosujemy pierwszą poprawkę, drugą poprawkę, trzecią. Jednej mu tylko. Tylko napisz, że to są trzy rozdzielne, że mamy osobną decyzję. Decyzję musi wnioskodawca podjąć. Nie ja. Dokładnie. No. Ja sobie nie rozwiązałem. Mogę skończyć? Tak. Ja to projekt redakcyjny tej poprawki. Od początku, kiedy istnieją Rady Ziemi, istnieje ordynacja wyborcza, można było startować z danej dzielnicy, niekoniecznie z tego obwodu, w którym się mieszkało. Szczególnie to jest praktykowane w
partiach większych, czyli Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej, że mają kilkunastu kandydatów i obsadzają w ramach możliwości. Okazuje się, że na przykład w innym obwodzie mają dwóch równorzędnych kandydatów i w związku z taką poprawką już nie będzie mógł startować w drugim obok obwodzie. No to trochę jest, no nie tak, no było to przyjęte do tej pory przez 20 lat, nikt tego nie kwestionował, że trzeba było zamieszkiwać na terenie dzielnicy. I to uważam, że jest słuszne, ale przypisanie do małego obwodu 3-miesięcznego, no okaże się, że może się stać w praktyce za chwilę nierealne i złożymy ręce wielu chętnych ludziom do kandydowania. Ja też bym był za tym, żeby to przewodniczący, żeby rozdzielić, bo za to mi dwoma tak, a za to bardzo proszę, pan Jakubowski, będzie pan bał. Panie Jacku, mówię do pana Jacka, reprezentanta, referenta. Zgadzam się co do idei, natomiast podejrzewam, że pomysł na temat tego, żeby mówić ludzie z całego Krakowa wynika z tej prostej przyczyny, że 1 stycznia przystanie 2014 i zameldowani, nie? Tutaj powinniśmy się moim zdaniem pochylić, co to znaczy, że mieszka na terenie dzielnicy, no bo nie będzie zameldowania formalnie, tak? Płaci za szpalizacji. No to może jakby to, no to, to jest jakiś tam punkt. No to tu bym szukał rozwiązania. To samo co do tego, kto może głosować, to już będzie w ogóle przeciwnie, jak będą to w listy wyborcze, tak? Czy to będzie zgodnie z deklaracją, to jest dla mnie zagadka. To nie jest nawet przeciwna deklaracja. Mało tego, ani ty tam napisałeś 25 osób, Aniu, ty tam napisałeś po pracy 25 osób, tak? Ja nie wiem, czy ja bym sugerował, że to powinna być większa ilość osób, ale to już tak minimum. Wiesz, to nie znaczy, że to było dobre. Ale przepraszam, ale jak ktoś płaci śmieci w trzech miejscach, to no może możesz kupić. No i to też jest ciekawostka. Nie żyć na płaca, no śmieci w jednym. No nie, może ktoś ci mieszkania w tych miejscach, nie? No ale to już jakby pomijam. Nie, no to pomijam. Natomiast te zapisy śmiesznego prawa, bo najpierw Hawrady, w których mediach ostatnio, moim skromnym zdaniem te propozycje zmian są próby zniszczenia, może złe słowo, ma zniszczenia dzielnic. Czyli to ma korzenić. W ogóle ideą samorządności jest to, że tu się urodziłem, tu się wychowałem, mniej więcej, tak? Albo mieszkam jakąś czas. A to jest moim zdaniem celowa droga ku temu, żeby zniszczyć dzielnicę i okej. Natomiast mówię, to co Aniu powiedziałaś o tych śmieciach, trzeba coś wymyślić, bo no to co znaczy, że zamieszkuję na terenie dzielnicy, tak? Są radni, którzy w ogóle nigdy nie mieszkali na terenie swojej dzielnicy, a się fikcyjnie gdzieś tam zameldowali, oni tam wcale nie mieszkają. Też są tacy, nie mówię, że u nas, ale gdzieś to tam dziennik Polski dwa lata temu opisy, to prawda? Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś głosy? Przepraszam, bo przewodniczący chciał być na sekundę już. Pan Baruch, proszę. Więc ja mam w zasadzie trzy poprawki. Panie Adam, by pan. Pierwsza, znaczy ja to napiszę, ale to powstał, nie? Pierwsza dotyczy, powinniśmy zapisać się w tym... Ile pan, przepraszam, potrzebuje czasu na napisanie tej poprawki? 15 minut. Proszę, proszę. Pierwsza rzecz dotyczy nieprzeprowadzania wyborów na 6 miesięcy przed ustępem. Jest to zasada przyjęta we wszystkich ustawach samorządowych. Nie widzę powodu, dlaczego u nas miałoby się przeprowadzać wybory na 6 miesięcy, choć uzupełniające, jak jest w tej ordynacji idiotycznie zapisane. Na 6 miesięcy przed ustępem kadencji, a czasami nawet i krócej. To nonsens. To po prostu, to jest, załóżmy, zmiana do pisania technicznych, liczę na to, że radni to pozwolą. To jest zmiana dotycząca paragrafu 3, ustęp 1 i paragrafu 80. Druga rzecz to jest kwestia
to, co było poruszane wcześniej. Kwestia tego, kto może kandydować. W mojej propozycji jest coś takiego, że żeby po prostu dopisać, radny kiedyś składał oświadczenie. Czy ja składałem jedno czy dwa oświadczenia. Można dopisać, żeby radny złożył jeszcze, kandydat na radnego, jeszcze jedno dodatkowe oświadczenie, że faktycznie zamieszkuje na terenie dzielnicy. Jeżeli by się okazało, że radny nie mieszka na terenie dzielnicy, no to wtedy powinien za okres, kiedy się to okazało i złożył fałszywe oświadczenie woli, to są dwa rodzaje odpowiedzialności. Karna, czy to nie wnikam, to jest przestępstwo przeciwko dokumentom, jak prokurator będzie chciał się a druga, zapisana w ordynacji, że ma zwrócić diety za cały okres, plus na łamach jednej gazety lokalnej zamieścić uroczyste wieczorze. To jest sensowne. Jeżeli ktoś chce kandydować, a zdarzają się takie osoby, było to opisywane w prawie, które nie mieszkają na terenie dzielnicy, a kandydują, znaczy są zameldowane, ale faktycznie nie zamieszkują na terenie dzielnicy. A kandydują z tej dzielnicy, zostają radnymi, no to przepraszam bardzo, no jeżeli ktoś mieszka na Kurdwanowie, a czasami nawet zdarzają się osoby, że poza granicami miasta, a jest fikcyjnie u kogoś zameldowany na terenie miasta, no to przecież to jest fikcja i noc. Więc to jest druga rzecz, której dotyczyłaby tego. I trzecia rzecz, to jest przywrócenie, ja go to trochę zmieniłem, przywrócenie, ale generalnie znaczy redakcyjnie, przywrócenie paragrafu, który istniał w poprzedniej ordynacji, że zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte co najmniej 25 podpisami mieszkańców, dlatego że no generalnie rzecz biorąc, ja czytałem te argumenty, które są w prasie, że jest problem, że nie ma kandydatów, że mało kto jest w stanie te 25 podpisów zebrać. No przepraszam bardzo, jeżeli ktoś nie jest w stanie 25 podpisów zebrać, to nie jest 150 podpisów, czy 2000 podpisów, czy 1000 podpisów, tylko 25. Jak ktoś nie jest w stanie zebrać 25 podpisów, to nie powinien kandydować. No to czego? No. 25 podpisów to nie jest jakaś nadzwyczajna liczba, więc ja pozwolę sobie trzy rzeczy zapisać i tyle, no na jednym druku. No jeżeli radni nie będą chcieli tego poprzeć, ja to zrozumiem i tyle. No. Państwa, gdyby nie było podpisów, to tutaj w Radzie Dzielnicy chyba nie było miejsca, jeśli to by była komisja, bo ktoś by przechodził, zobaczył, że a to pójdę się zapisać, co mi zależy. I mielibyśmy to, czy bym wystartował, czy nie, mogło być tutaj 100, 200 po prostu powali. Uważam, że ja dzwoniłem po dzielnica i pytałem się, jak wszyscy są za tym, żeby podpisy były zebrane. To wszystkie dzielnice, niektóre mówią o 15, nie wiem dlaczego. Uczy, 25 podpisów. Może Różna wystarczy. Panie przewodniczący, ja proponuję, taka moja prośba, żeby pan ogłosił krótką przerwę i żeby wszyscy projektodawcy tych poniekąd słusznych poprawek spotkali się na chwilę i może udałoby się uzgodnić jedną wspólną poprawkę, bo ja jestem się w stanie zgodzić z większością propozycji każdego, czy pana radnego Barona, czy pani radnej Tylek, czy bodaj pana Jacka też, tak? Moje propozycje były najmniejsze. Może zróbmy przerwę. Niech państwo, którzy zgłosili te poprawki, ustalą coś. Może się uda. Może się uda. Tak, tak. Proszę państwa, ja idę w ten tom, dlatego że tak jak powiedziałem, w jednej poprawce są trzy punkty. Ja na przykład za jednym punktem powinienem zaznaczona, tak. Stwarza to kłopot w zagłosowaniu nad taką poprawką. Jeżeli każda będzie osobno napisana, a tych karteczek na poprawki jest trochę. Ale może się uda jedną pani przewodniczącą. Proszę państwa, w takim razie już pan rozmę pani Wyszyńskiej, ja bym przerwę. Nie ma pan zęczy. Ja powiem tak, że intencja jest bardzo dobra tych poprawek. Rzeczywiście pan radny ma rację, że tam jest przerwę i też pora porządkować. Ale jeszcze może państwo mają taką wiedzę, taką informację, jakie dochodzą, że jest taka podobno też procedowana możliwość. Szkoda, że nie ma pani radnej miejskiej, że radni miejscy się zastanawiają, czy nie poszerzyć w ramach istniejących obwodów, obwody istniejące, poszerzyć o
50%, to znaczy koszty gminy obwodów, czyli reasumując, prowadziłoby to do zmniejszenia ilości obwodów, a to na tym idzie przebrawić. Coś takiego słyszałem, że nawet ten wskaźnik mógłby wynieść 50%. Więc nie wiem, czy Państwo mają taką wiedzę, bo mówię, to tak zasłyszałem, ale to jest prawidłowy źródeł. Więc to też bym się skłaniał do tego, żeby pozostać na poziomie 20%. Tak jak było to pozostać dobrze zawali do redukcji obwodów. Nie, no możemy przyjąć, że... Przepraszam. To znaczy, mnie się wydaje, że możemy stanąć na stanowisku, jeżeli Państwo uznacie to za stosowne, że ordynacja dotychczasowa jest ordynacją sprawdzoną, funkcjonującą i ona nie wymaga poprawy, bo jedyną rzeczą, która została, jakby to powiedzieć, nowa, wprowadzona, to jest wprowadzone głosowanie przez pełnomocnika. I teraz to jest taka rzecz, że z jednej strony, oczywiście tam są pewne zapisy, że jedna osoba nie może mieć więcej niż dwóch pełnomocnych. Ale to dotyka Pani tylko osób niepełnosprawnych. Że to się dotyczy do osób, nie wiem, chorych, nie o ograniczonej możliwości ruchowej. Powiem szczerze, ja się z czymś takim spotkałem, bo mój najbliższy sąsiad, który przez ścianę ze mną sąsiadował, no pan już był w wieku posuniętym i on bardzo rozpaczał z tego powodu, że on nie może pójść i na mnie zagłosować. Ja to jakby rozumiem. Natomiast pod pozorami, tak mi się wydaje, że pod pozorem tej jednej istotnej zmiany, która idzie w kierunku ułatwienia ludziom dotkniętych w jakiś sposób przez rozwój uczestniczenia w demokracji, to było parę dziwnych kosmetycznych zabiegów, które jakby tą całą ideę wywracają. Więc może przyjmijmy, że to co pan sobie przygotował, opinia negatywna, propozycji zmian i że paragraf drugi uznajemy, że dotychczasowa ta jest właściwa, prawda? Już, proszę Państwa, jak głosować, ja mogę powiedzieć takie zdanie, że ktoś na przykład przez 4 kadencje mieszkał na terenie dzielnicy pierwszej. Jeśli w czasie trwania kadencji zamieszkał w innej dzielnicy, w dalszym ciągu może sprawować mandat. Ale gdy zaczynają się wybory, a ktoś mieszka w hucie, to już niestety nie będzie mógł kandydować na tej dzielnicy. Natomiast jego tutaj działania, jego serce, jego zostało tutaj. I dlaczego tej osobie, nie ja rzucam, nie umożliwić kandydowania znowu tutaj, prawda? To jest tak przyrównanie do Rady Miasta, prawda? Że jeżeli ktoś mieszka gdziekolwiek, na przykład pan Stanisław Rachman mieszka w Krucie, a kandyduje zawsze w pierwszej dzielnicy. To samo, tylko że jak pan czeka, to reprezentuje interesy kuty. Ja znam kilku radnych nie z PiS-u, że się tak wyrażę, czyli na przykład platformie, którzy tego, ja nie będę ich wymieniał z nazwiska, no, także to proszę tego nie robić, no bo to do niczego nie prowadzi. Nie, no to by przyjaźni z panem Staszkiem. Nie, no ja tylko mówię, że z tym chcemy się wypowiedzieć. Zmian fundamentalnych, zmian o większym znaczeniu i mniejszym znaczeniu jest bardzo dużo. To nie jest tak, że są tylko dwie czy trzy zmiany główne. Okazuje się, że nieraz brakuje pół zdania i są dodane dwa zdania. Prosty przykład. Obwody głosowania. Paragraf z poprzedniej ordynacji. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące z reguły od 500 do 6000 mieszkańców. Należy dążyć do zgodności tych obwodów z obwodami ustalonymi zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Obwód głosowania może obejmować kilka okręgów wyborczych. I w projekcie nowej ordynacji jest zapis mniej więcej ten sam, ale inny. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 3000 mieszkańców. Czyli już mamy pierwszą różnicę,
była liczba niszowa, dolna, ograniczona 500, tutaj jej nie ma. Ale może to nie jest duża zmiana. Dalej natomiast jest zmiana fundamentalna. Należy dążyć do zgodności tych obwodów z obwodami ustalonymi zgodnie z kodeksem wyborczym. Czy ktoś z nas wie, co to jest kodeks wyborczy? To ten kodeks ustali, to sporządzi jego zasady. Natomiast jeżeli chodzi o ordynację wyborczą, to ona jest czytelna. Zmiany, podkreślam, są prawie w każdym paragrafie, w podpunkcie i należałoby to podać szczegółowej analizie. Pan baron sporządził analizę, ale być może każdy z nas ma jeszcze dodatkowe uwagi i tych uwagi podejrzewam, że z każdą godziną czytania nowej ordynacji, a zwłaszcza z porównywaniem tego tekstu z projektem dotychczasowym, tych uwag było bardzo, bardzo dużo. Ja jeszcze nie chciałem powiedzieć to, na co pan Polski zwrócił uwagę, że zapis ten właśnie, o którym mówiłem na poprzedniej sesji, że zwiększenie tych okręgów wyborczych prowadzi, przejrzyście, zmniejszenie ilości radnych. Było tak na przełomie trzeciej i czwartej kadencji, gdzie zwiększono okręgi wyborcze, tym samym z 32 radnych zrobiono 21 radnych. W tej chwili jest kolejnie, to samo się powtarza, zwiększenie ilości okręgów wyborczych i z 21 radnych zrobi się 12 radnych. To, co słyszymy w projektach niektórych panów, a ostatnio w telewizji debata odbyła się bez twarzy, jedynie przez dziennikarkę, ile dzielnice kosztują, że kosztują 2 miliony złotych rocznie i tych dzielnic nie powinno być tyle, to zaczęło być mniej. Jak mniej dzielnic, to jakoś tutaj mi się nie pasuje. Skoro mniej dzielnic, to większe tereny. Skoro większe tereny, to nie idące od razu zmniejszenie ilości rady. Być może aż o takie oszczędności chodzi. Z tego, co obserwuję ostatnio, to bez względu na to, czy to są urzędnicy czy radni, jesteśmy jakoś jako dzielnicy niezbyt mimo spostrzegani. I dlatego takie nowe zapisy sobie. Może jest taka chwila pomagania, jako chwila przerwy i bardzo proszę jakąś konsultację. Mam tutaj w ręce poprawki 3. No ja mam jeszcze poprawkę. Ja mam poprawkę. Dwie. To ja muszę odczytać, nie, bo pan będzie miał pewnie. Nie, ja wybieranie dalej idąc. No to moja pewnie jest najdalej, ale dobra, tylko że pan nie będzie w stanie tego odczytać. Nie chcę pan. Chcę dać, tylko że pan nie odczyta, nie? No, może odczytać. Jak daleko idąca to odczytać. W tym sensie, że pan się nie wyzna. Po łacie nie napisane? Po polsku. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Języka. To jest radny wakacje. Już raz, trzy, cztery, pięć, sześć. Bardzo szczegółowo. Trzy, dziesięciu paragrafów. Jest poprawka pana Marcewicza, która mówi o tym, żeby opiniuje się negatywnie propozycje zmiany ordynacji wyborczej w wyborach rad dzielnic. W załączniku do uchwały numer Rady Miasta Krakowa wnosi się o dotychczasową ordynację spełniającą swoje zadania, nie mającą potrzebnej zmiany. Jest to poprawka najdalej idąca, nie wchodząca w szczegóły i zawiłości. Tak jak pan Polski mówił, że wydają do 4 godzin jak mniej więcej czasu, żeby każdy pozbywać stanie jedno z drugim. Proszę bardzo, jeszcze pana. Ja bym zgłosił wniosek formalny, żebyśmy tą sprawę odesłali do komisji, tylko do wnioskodawcy, który poszło, czyli do grupy radnych i oni by jeszcze raz po prostu opracowali na podstawie tego. Dzisiaj jest ostatni dzień terminu. Panie Jakubowski,
sprawa studium też była już przedawniona. Nie jest przedawniona, panie radny. Nie jest przedawniona. Kadencja się na czas kończy, a nie będzie jeszcze uchwała. Nie jest przedawniona. Nie dalej jak wczoraj na ten temat podatku. Na stronie internetowej. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy z terminem. Czy prace są tak zaawansowane w przypadku opracowania tego, że nasz materiał. Dwa tygodnie później możemy zrobić jednopunktową sesję, co dwa tygodnie, czekając na to. Koniec kropka. Jest. Nie, to jest odnośnie trzeba tylko powiedzieć, że konsultacje kończą się dzisiaj, 21 lutego, a można wysyłać również maile na biuro rady. Dziś nie na ten, my się uchwalimy, co dziś myślemy. Proszę właśnie o tym powiedziałem, jeszcze raz potwierdziłem to pani Żandara, pani Maria Tylek, że pani wiesz, że trzeba, proszę państwa, zaczynamy od poprawki najdalej idącej. Moje przykład, w mojej ocenie, poprawka pana Jacka Balcewicza, aby zaopiniować negatywnie współczesną propozycję ordynacji wyborczej i utrzymać dotychczasowe, jest najdalej i dlatego jeszcze raz państwu przytoczę. Ja może przeczytam. Opinię się w negatywnej propozycji zmian ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic. Zawarto w załączniku do uchwały numer Rad Miasta Krakowa. Uznaje się dotychczasową koordynację spełniającą swoje zadania, nie ma potrzeby jej zmian. Czy stawek raz drugi? Proszę państwa, kto jest za przyjęciem tej poprawki? Osób jest za przyjęciem. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzyma. Cztery osoby się wstrzymały. Cztery osoby się wstrzymały. Źle starczyli. Ta poprawka. Z przykrością stwierdzam, że dużo pracy. Przepisami tam, wyeliminowała tam, które straciły swoją zasadność na przykład. Ile głosów zabrało? 16. W tym przypadku straciły się 4 wstrzymujące. Mamy te poprawki. Musimy się państwa przekroczyć, wyczerpaliśmy. Nie, to jest całe. 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 Pan Balcewicz jest referentem z Jabiera. Co mam jeszcze raz przeczytać? Więc proszę państwa, po burzliwej dyskusji uchwała będzie brzmiała w ten sposób. W paragrafie pierwszym. Opiniuje się negatywnie propozycję zmian ordynacji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zawartą w załączniku do uchwały numer 963/9921 przez 12 Rady Miasta Krakowa. Paragraf drugi. Uznaje się, że dotychczasowa ordynacja spełnia swoje zadania i nie ma potrzeby jej zmian. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jedno jedyne pytanie, czy w tytule został zmieniony ten oczywisty błąd, który wskazał pan Balcewicz? Nie, to nie jest błąd. Ordynacja jest 18. Czy to nie jest jedna ordynacja? To jest za każdej dzielnicy. Ale w załączniku jest 18, bo to jest...
założyć to statutu dzielnicy. Dobrze. Państwa, przystępujemy do głosowania, kto jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? 3 osoby się wstrzymały. 16-2 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu. 16 było za.